Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w dzisiejszym codzienniku na 19 października. Przyniosłem ze sobą klepsydrę. Klepsydra nieuchronnie pokazuje, jak ograniczony jest czas. Odmierza z reguły krótkie odcinki czasu, ale przypomina o tym, że czas mija, niezależnie od tego, jak my go w danym momencie przeżywamy. A o tym, jak ten czas różnie można przeżywać, już w szerokim sensie, nie w takim krótkim, kilkuminutowym, mówią dzisiejsze fragmenty z książeczki z Biblią na co dzień. Czytam z psalmu 71. Do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. I słowa z Ewangelii Łukasza, 2 rozdziału. Była Anna prorokini. Była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Dzisiejsze dwa teksty biblijne mówią o tym, co może się wydarzyć w jesieni życia. Pierwszy z nich, psalm 71 w ogóle, cały czas jest odnoszeniem się do doświadczeń działania Boga, wdzięczności Bogu z młodości, aż do momentu, w którym jest psalmista. Można założyć, że jest to późniejszy etap życia. Jest tam przejmująca prośba o to, żeby Bóg dalej działał, żeby dalej móc cieszyć się Jego obecnością. Z kolei słowa z Ewangelii Łukasza pokazują nam postać Anny. Myślę, że postać, której z reguły nie zwracamy, nie przykuwa ona naszej uwagi, nie zwraca się na nią zbyt wiele czasu ani uwagi. Natomiast mamy tutaj osobę, która przez lata, przez dekady potrafiła cieszyć się obecnością Boga. To bardzo ciekawy obraz, bo chyba jest tak, że my jako ludzie naturalnie z biegiem czasu, kiedy przybywa nam lat, gorzkniejemy. Widzimy coraz więcej błędów, braków, coraz bardziej na usta ciśnie się podkreślanie tego, czego nie ma, czego zabrakło, co się kończy, wskazywanie młodszym, że czas, w którym żyją, jest nie do porównania z tym, jaki się samej pamięta i tak dalej, i tak dalej. I chyba bardzo potrzebujemy ludzi wiary, którzy w takim kontekście potrafią pokazać, że niezależnie od tego, ile się ma lat, że w jesieni życia można dalej cieszyć się obecnością Boga, doświadczać Jego działania i że spotkanie z takim człowiekiem tchnie nadzieją. Pokazuje, że Bóg wcale nie skończył działać w naszej historii, ale że dalej działa. Na mnie bardzo inspirująco działają ludzie, którzy w jesieni życia mówią, jest wiele nadziei. Bóg zaczyna także nowe rzeczy. W przeszłości było pięknych rzeczy wiele, ale i trudnych, tak jak i teraz. Ale mamy tego samego Boga, któremu ufamy i który może zacząć wiele nowych rzeczy, z którym życie tchnie nadzieją. Są takie piękne słowa, które kiedyś usłyszałem, że najlepsze jest dopiero przed nami. I chyba to jest właśnie postawa, którą pokazują nam psalmy. Piękne doświadczanie Bożego działania, nadziei jest przed nami. Dopiero nadejdzie. To znaczy, że wcale nie jest tak, że to, co piękne już było. Nie. To, co piękne, czyli obecność Boga, była, jest i będzie. I tego sobie i Tobie życzę, żebyśmy w tym dniu, który jest małym odcinkiem naszego bycia na tym świecie, te perspektywy przyjmowali i też uczyli się, jak napełniać nią siebie z biegiem lat. Po to, żebyśmy nie gorzknieli, ale raczej byli tymi, którzy potrafią nieustannie wskazywać i zachęcać do zaufania Bogu, do życia z Nim, którzy potrafią mówić o tym, jak wspaniałym, dobrym i wiernym Bogiem jest. Niezależnie od tego, jak w danym momencie nam się wydaje, że rozwija się sytuacja. Dobrego dnia.